Witam was, moi drodzy, serdecznie, jestem Yuken, to jest moja stonka Yukena, a przed wami 24 odcinek Supermarket Simulator. Dzisiaj, moi drodzy, będzie się naprawdę dużo działo, także zapraszam, drogi widzu, ciebie do oglądania do samego końca, bo emocje sięgną zenitu. Można by powiedzieć, że 24 odcinek, no liczba jak liczba, żadna wyjątkowa tutaj, natomiast poziom naszego sklepu za chwilę będzie 80. A stanie się to pewnie po zamówieniu towaru, który już sobie przygotowałem, żeby uzupełnić magazyn. Tadam, wbijamy 80. poziom sklepu. Może to nic nam nie daje, bo... O, pracownicy nagle się obudzili. Tak, to ciekawe. To ciekawe, czy tam jeden się z nich tylko obudził. Chyba tylko jeden. Moi drodzy, dzisiaj robimy wielką wyprzedaż. Wyprzedaż sklepu. Do samej wyprzedaży nie będę grzebał w tym modzie do ustawiania cen automatycznych. Ja to po prostu sam pozmieniam ręcznie i nie będę zmieniał na wielu produktach, na kilku. Na kilka produktów dosłownie sobie promotion zrobimy. Zobaczymy, jak to wpłynie na obrót dzienny. No i oczywiście, moi drodzy, tak, do tego celu, żeby była promocja, żeby były kolejki do mojego sklepu, wyjątkowo dzisiaj skorzystamy z moda More Customers. Natomiast tak, normalnie bez tego moda obroty w sklepie no to są gdzieś tak rzędu no 6-7 tysięcy, czyli na modzie More Customers te obroty no, powinny być razy 2 normalnie, czyli można policzyć, że no raczej jeżeli przekroczymy obrót 14 tysięcy, no to coś tam ta promocja da. Ja sobie może, wiecie co, założę tak, żeby tutaj też nie biegać nie wiadomo gdzie. Później mam nadzieję, że te ceny, które ja teraz ustalę, mi się skasują. Skoro robimy, moi drodzy, jakieś totalne promotion, to może zróbmy tak, nie na drogą mąkę, a na przykład na tą tańszą. To zróbmy totalne promotion, nie wiem, na złotówkę, totalna wyprzedaż, chociaż nie mam powodu jej wyprzedawać. To już może przy okazji ziemnioki, widzowie, ziemnioki. Co by tu ziemnioki ustalić? No tu nie mamy za dużej marży i zbyt dużego pola manewru. Ale dajmy 4. Ja wiem, co by tu jeszcze można zrobić promocję. Dużo soli, dużo pieprzu mamy. Przed sklepem leżą, więc tu totalne promotion. A właśnie, jestem ciekaw, widzowie, co się stanie, jak my troszkę damy cenę poniżej, czyli cenę na minusie, że tak powiem. Że zobaczcie, ten nasz zysk. No tutaj nawet możemy dać śmiało na złotówkę, znaczy na euraska. Czyli pieprz jest przeceniony na 5 eurasków i daje nam on stratę, widzowie. Pieprz nam daje stratę. Co tu jeszcze? Tej szynki, tego mięsa, tych steaków mam dosyć dużo, bo tam coś mi się pomyliło, więc... Widzowie, zróbmy promocję na steaki. W takim razie na dyszkę. No nie na każdym będziemy robili stratę, drogi widzu, przecież wieszcie. Byle jak, ale się zachowujmy. No dobra, to te tam żeberka, czy cokolwiek to jest, też niech będzie za dyszkę. Dobrze, no i tu w zasadzie chyba tylko by było tyle. No myślę, że więcej jakiś promotion bym nie robił, już na pewno nie na sraj taśmę. Kawy też nie. Ja tak specjalnie teraz oczywiście, drogi widzu, chodzę wolno, bo wy narzekaliście, że jak tak szybko biegam, zobaczcie, bo potem wymyślicie czasem, że laguję. Nie, absolutnie nic nie laguję. Ale wy myślicie, że jak tak biegam szybko, to potem wam się w głowie kręci, a to i tak jest bez shifta w tej chwili, więc dlatego tak wyluzowałem z tym bieganiem. No dobra, no może żebym... Dobra, starczy. Co tu jeszcze możemy, słuchajcie, zrobić promotion? Jeśli chodzi o dział chemii, to nie. Jeśli chodzi o słodkości, to też nie. No nie, no myślę, słuchajcie, że parę produktów promotion wystarczy. Co wy na to, drodzy widzowie? Możemy, nie wiem, możemy, co my tu możemy? No chyba nie możemy za wiele, nie? Co to możemy jeszcze tutaj wypromotionować? no nie, chyba wszystko. No nie będziemy łososiów czy takich drogich ryb tutaj promotionować, książki spoko. Dobra, parę produktów jest w promotion. A może kawkę albo ketchup? O, tutaj dwie rzeczy z brzegu. Bo później, żebym pamiętał, jak te ceny, słuchajcie, pozmieniać. No niech będzie ketchup za dwójkę, jakiś... Z byle jakich pomidorów, słuchajcie, no to już decyduje sobie sam klient, czy to kupi. A kawkę zróbmy w promotion, może tą średnią, na, moi drodzy, 7. Na 7, czyli tak naprawdę...
Czyli tak naprawdę zarobimy chyba groszaka, no dokładnie, groszaka będziemy zarabiali na tej kawie. Dobra, otwieramy ten kram, ten bajzel, widzowie. Jest czterech kasjerów, jest czterech magazynierów. Ja przede wszystkim, słuchajcie, chcę się pozbyć tego, co tutaj przed sklepem gdzieś mi tak zalega, szczególnie ten pieprz, ta sól. Chcę to wyprzedać. Tu też jakaś woda, no ale zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie, czy promocja ma sens. Czy robiąc promocję faktycznie będą większe obroty? I tak jak mówię, dla mnie obrót jeszcze 15 tysięcy dniówki przy modzie More Customers jest realny, więc wszystko, co będzie ponad to, to będzie już tak widać, że ta promocja daje. Ale z kolei zrobimy sobie następny odcinek, moi drodzy. To będzie już jutro, drogi widzu. Już ci to zapowiadam. To będzie odcinek, w którym zrobimy sklep dla VIP-ów. To będzie sklep dla VIP-ów, w którym no te ceny to zrobimy. Och, 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 i tam może pogrzebie troszkę w tym modzie, który te ceny pomaga ustalać, aby... Ej, panie, czemu pan nie wszedł? Halo? Nie chciał wejść do sklepu. No patrzcie, nie każdy wchodzi. Ta babka, no też, ona wchodzi. No i już kasują. Ciekawe, jak ci ludzie się na tą promocję zaopatrują. Jestem, widzowie, bardzo tego ciekaw, dlatego sobie stoję na zewnątrz i obserwuję, wiecie, słoneczko ładnie świeci, drogi widzu, zobacz, jak pięknie świeci słoneczko, także z tyłu sobie kark trochę chcę opalić. O, jaka ładna pani tutaj przez kartony mi przeleciała, jak Hanka w kartony. Zobaczcie, jakie tłumy ludzi tutaj biegną do mojego sklepu. Zaraz się tu naprawdę zacznie kolejka ustawiać. Z tej strony też, zobaczcie, tak się dowiedzieli o promocji, no nie, no to znaczy, że promocja działa. A jak mi jak faktycznie, słuchajcie, bo wszystkie produkty mamy na sklepie, mamy na stanie, mamy na magazynie, jest wszystkiego po full korek, dlatego ja już jestem teraz zatowarowany, no kompletnie. I teraz jestem ciekaw, drogi widzu, jak to będzie wyglądało, czy jest możliwość, żeby przy takiej ilości towarów, jaką mamy, jakiś produkt mi w ogóle wymietli tak, żeby, wiecie, w tym zakończeniu dnia było napisane, że ktoś jest niezadowolony, bo wymiotło towar. Zobaczcie, ile tu tłumów ludzi, jejku, z jednej strony, z drugiej, drzwiami i oknami się pchają. Patrzcie, jak kolejka się zaczyna prawie tworzyć pod sklepem. No ciekawe, ciekawe, czy tu mogłaby się kolejka pod sklepem utworzyć. No witam pana serdecznie, ale pan na bujance idzie, ale pan nie idzie do mojego sklepu, no to wie pan co? Jak ja panu zaraz liścia zasadzę. Panie, panie, czemu pan do konkurencji chodzisz? Halo, panie, panie, czemu pan idziesz do konkurencji? A zasadził panu ktoś kopa w dupę kiedyś? Co? Panie szanowny, zasadził ktoś kiedyś... No co, co się pan gapisz? Zasadził ci ktoś kiedyś chłopie kopa w dupę? Zaraz zobaczę, gdzie ty idziesz. A pierdziele, interesu pilnuję, co ja będę za gościem łaził. Ładnie ta stonka wygląda, zobaczmy z drugiej strony, widzowie. Jak to wygląda? Ale ładnie, no poza tą piramidą, słuchajcie, która nie za zbytnio wygląda, no to ta stonka zaczyna wyglądać. Ta stonka zaczyna wyglądać. Bardzo ładnie. Tu jeszcze by się parking dla klientów przydał, bym się, słuchajcie, nie pogniewał, widzowie, nie pogniewał. O, pieprz już się, widzę, musiał sprzedać i zniknął z magazynu. Bardzo fajnie, niech promotion idzie pełną parą. Tu jeszcze mamy całą stertę, bo widzicie, no tak jakoś wyszło, że oj, ja pierdziele, jakie tłumy, widzowie, kolejki. Tu serio jest kolejka do mojego sklepu. Czyli promocja działa. Jeszcze nie patrzę w ogóle po kwotach, bo nie chce mi się obserwować, jakie są obroty. Więc zobaczymy to dopiero na koniec dnia. W takiej sytuacji, w takiej akcji promocyjnej, to wiecie, dla mnie ten mod More Customers wydaje się być fajny. Ale normalnie stosowanie go uważam za no, bezsensowne, bo to po prostu mija się z celem. Więc nie będziemy go normalnie stosowali. Jest to, kochani moi drodzy, bez sensu. Zobaczcie, jakie tłumy, no już tu z każdej strony ci ludzie, nie wiem, się klonują normalnie. Ja pierdzielę, widzowie, tłumy ludzi tutaj z każdego, to tyle ludzi mieszka na tym osiedlu tutaj. Nie wiem, co się stało, słuchajcie, z tymi ludźmi, jak zrobiłem promotion. Poszła promotion i nagle zobaczcie, co tu się dzieje, widzowie. Zobaczcie, kochani, co się dzieje, poszła promotion. Gdyby nie te kartony, to wszystko byłoby super.
Nie wiem, czemu oni niektórzy, jak zauważyliście w przypadku tego gościa, klękał przed moim sklepem. Ja nie wiem, czy on się modli, pomylił, może coś tu musi być nie tak, bo poprzednio widzieliśmy, nawet shota z tego nagrałem z poprzedniego odcinka, jak mój pracownik, słuchajcie, na magazynie widział buzię w tym tęczu, patrzył się w ścianę i buzię widział i się modlił do ściany. Ten teraz mi przed wejściem do sklepu klęka. Ja nie wiem, co to. O, jaka fajna, sympatyczna pani. No i słońce już nam zachodzi, zobaczcie, dniówka troszkę za krótka jak dla mnie, troszkę zbyt szybko. Oj, ktoś tam na coś narzeka, czyżbyś jakiś towar skończył? No i jest ten gamoń Mateusz, Mateusz Wajchę przełóż. A na kolejkę narzekają, no to znaczy, że kolejka jest spora. A im bliżej wieczora, tym więcej ludzi zawsze się schodzi. I ja jeszcze tak myślę sobie, widzowie, o jednej rzeczy, że... No przydałoby się ten sklep. Po pierwsze, to już mówiłem wielokrotnie, że chciałbym, żeby ta skala czasu była ustawiana, żebym ja mógł na przykład sobie połowę wolniej dniówkę ustawiać. Według mnie za szybko to leci. Ja bym wolał o połowę wolniej, gdyby czas leciał. Miałbym takie możliwości i w ogóle można, powinien być tak, jak jest to na przykład w farmingu. Tam jest idealnie ze skalą czasu, bo mamy wtedy możliwość ustawiania czasu realnego i wtedy... Można by otworzyć sklep, czas by leciał realnie, my byśmy sobie uzupełniali na przykład magazyn. Chociaż słuchajcie, w przypadku tego moda, którego sobie zainstalowałem, że magazynierzy w nocy pracują i w nocy uzupełniają sklep, jakby to praca w tym momencie od rana już nie ma sensu, bo no do niczego to nie prowadzi, nic to nie zmienia, nie? Zobaczcie, widzowie, jakie tu są kolejki, jejku, jeszcze idą. Z każdej strony, zobaczcie, jakie tłumy ludzi, wieczór, nie wieczór. Ta pani ma brodę, widzowie? Kobieta z brodą, słuchajcie. Czemu pani ma brodę, proszę pani? A nie, no to może tak jakoś dziwnie pani wygląda. O, oho, co za dekolt, proszę pani. Czemu pani taka rozebrana do mojego sklepu przychodzi? A co pani tak weszła w tego gościa? Co oni tak w ogóle w siebie wchodzą tu? Nie mogą do sklepu chyba wejść, słuchajcie. Jest taki... Oni się tu jakoś bagują, słuchajcie, bo to jest taki tłok. Fakt, że ja te kasy mam troszeczkę, widzowie, za... No za bardzo się rozepchałem z tymi kasami, chcę w to przyszłości zmienić, już mam pewien plan. No ale to dopiero jak zrobimy rozbudowę sklepu, to od razu wam zapowiadam, że będzie w ogóle 5 kas, bo jedną kasę bym chciał taką, no nazwijmy, mobilną. O Jezu, faktycznie, jakie to są... Oj, gdzie ja wlazłem? Gdzie ja wlazłem? Dzień dobry pani, gdzie ja wlazłem w pani dekolt? No wie pani co, ja mam do pani szanowniej... Halo, no przesunęła się. Szanowna pani, ja mam takie pytanie, czy zechce pani wystąpić w mojej miniaturce do tego odcinka filmiku? Bo byłoby mi bardzo miło, jakby pani zechciała być na miniaturce. Ja pani nawet zakupy za darmo zasponsoruję, proszę pani. O, co mi tu weszła za szkarada? O, idź mi te szkarado, ty... Jakaś Fiona mi tu wlazła, kurde. Czekajcie, bo pani już sobie wychodzi. Nie zdążyłem z panią pogadać. Proszę pani, czy może pani wystąpić w miniaturce do mojego sklepu? Byłbym pani bardzo wdzięczny. Proszę przyjść jutro rano, tak po 9, jak będzie jasno, to zrobimy miniaturkę pani przed sklepem. Jestem ciekaw, gdzie pani idzie. Czy pani zniknie, czy... Słuchajcie, śledzimy tą kobietę. Tam i tak jeszcze u nas jest kolejka. To tak dziwnie, te boty chodzą, nie mogę tempa się dostosować. Jestem ciekaw, gdzie ona idzie, gdzie ona mieszka. Widzowie, dowiedzmy się. Oj, kurde, ciemno, pomyśli, że jestem jakimś, wiecie kim, nie? No mam nadzieję, że nie będzie w kółko łaziła. Czekajcie, tu mieszka, tak? A, tu przyszła do domu, czyli to ładnie dopracowali. Ale ładnie ten market po ciemku, słuchajcie, z daleka wygląda, no. Jakby jeszcze do góry ten, słuchajcie, można było piętro kupić, to w ogóle bym był szczęśliwy, jakby dało radę kupić piętro. Żeby ten sklep był jeszcze większy, nie tylko tutaj na dole, bo myślę, że więcej towarów tu też powinno być, no w ogóle wiele więcej rzeczy. Dobra, ja myślę, że tutaj sobie już przesuniemy, przyspieszę wam troszkę, jak ci ludzie tutaj kupują. Moi drodzy, dobra, chyba wszyscy wyszli. Więc zobaczmy podsumowanie. 180 klientów, czyli więcej jest ich... Ale 12 tysięcy obrotu to nie jest wiele więcej, widzowie.
12 tysięcy, a robiliśmy 7. Także szału nie ma. Zobaczmy jeszcze jedną dniówkę. No dobra, moi drodzy, mamy następny dzień. No pierwszy wniosek po pierwszym dniu i od razu tutaj otwieram ten nasz kram. Słuchajcie, pierwszy wniosek po pierwszym dniu, no jest ewidentny, że no promocja nie wpływa na większą liczbę klientów. I nie możecie tu absolutnie się sugerować no tą większą liczbą klientów w stosunku do poprzedniego odcinka, ponieważ tam nie mieliśmy moda Morku Stomers. Ja w tym odcinku zrobię jeszcze jedną dniówkę, dlatego już te końcówki, różne rzeczy będę po prostu wam przyspieszał. Natomiast zrobimy jeszcze jedną dniówkę po tej dniówce, gdzie wyłączę tego moda Morku Stomers i też zrobimy jakąś promocję. Zróbmy teraz promocję na przykład na rzeczy, które pierwsze mi się nasuwają tutaj. Nie wiem, niech będzie trójka, czyli poniżej kosztów. I teraz tak, większej liczby klientów nie mieliśmy niż normalnie byśmy mieli w modzie Morku Stomers, bo tak jak mówię, to jest razy dwa w stosunku do tej normalnej liczby. Obroty, widzowie, też bym nie powiedział, żeby były jakieś znacząco wyższe. Aha, i teraz bardzo ważna rzecz, to też przy okazji zrobiłem taki test i tu będziecie mogli go, moi drodzy, zobaczyć, że już w ogóle poniżej kosztów ten ketchup zrobimy. Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jest taka sytuacja w tej chwili, że zobaczcie, ja na nowo zmieniam ceny. Dlaczego? Dlatego, że minął dzień i zaktualizowały się ceny przez moda, który jest odpowiedzialny za automatyczne ceny, czyli te wszystkie ceny, które ja ustawiałem sobie wcześniej, ich już nie ma. Tych cen nie ma. One się, że tak powiem, skasowały i zostały zastąpione przez te ceny właściwe. Zobaczcie na przykładzie na przykład kawy, którą obniżałem, a w tej chwili ona jest po 10,47, a normalna cena jest 10,48, także o grosz jest mniejsza. To też, żebyście wiedzieli, jak działa ten mod na ustawianie cen. No nie wiem, jakieś tam słodkości dzisiaj. Dzisiaj po prostu cena na słodkości, ale niech będzie, wiecie co? Zróbmy, nie wiem, whiskacza może niekoniecznie, ale może, nie wiem, winko niech będzie jakieś przyjechało ze słabych winogron, już nie powiem jakiego kraju. No i jest takie tanie, tutaj za dziewiątkę niech będzie wódka, nie wiem, rozpijamy, kurczę, towarzystwo. Czy piwa bym obniżał? No może te jedne piwka tam na... Kurde, sześciopak piwa za 8, no ja to przeliczam zawsze na złotówki, nie? Bo ja wiem, że to są euraski, ale u mnie są to złotówki. No dobrze, o Jezu, tutaj jest taki tłok, to ciężko. Nie, wiecie co, spróbujemy jeszcze jedną... O, sól i pieprz musimy jeszcze obniżyć. Więc moi drodzy, oj, łażą mi tu, kurde, w kamerę wchodzą, w kadr, nie można się skupić. Widzowie, no nie można, pieprz to już w ogóle będziemy, pieprze to, widzowie. Pieprzmy to wszystko, wszyscy razem i dajmy pieprz poniżej ceny zakupu. No ja to robię celowo. Dobrze, dobrze, moi drodzy, dobrze. Tu jakiś kurczok mi został, coś gdzieś za dużo, widzicie, pozamawiałem czasami, no tak to jest. Ale chciałbym bardzo właśnie jeszcze jedną sobie zrobić dniówkę już bez tego moda Morku Stomers i tam też zrobić jakieś promocje. Jeszcze nie wiem na co, zobaczymy, przypatrzmy się, czy znów będzie kolejka. I oczywiście, czy ten mod Morku Stomers jest taki fajny? No ja cały czas mówiłem, że nie. Jak widzicie, okazjonalnie pod to, żeby nagrać odcinek z kolejkami do sklepu, że ludzie lgną do sklepu, to jak najbardziej taki odcinek nagrywam. Natomiast moim zdaniem sensu, moi drodzy, większego to po prostu nie ma. Dla mnie nie ma to, kochani moi drodzy, większego sensu. Tak jest moje zdanie. A wiecie, że ja zawsze jestem szczery. To jest takie jakby troszkę już oszukiwanie. Oczywiście w przypadku robienia promocji to sprawdzimy, jak nam wymiecie towar. Przy czym, tak jak mówię, jeżeli my, moi drodzy, robimy normalnie obrót rzędu 6-7 tysięcy, nawet pod 7 podchodzimy, a mając moda Morku Stomers mieliśmy 12, no to tak nie do końca jest razy dwa. Na mnie by to zrobiło wrażenie w przypadku promocji, jakbyśmy mieli 15. Ale to też sobie możemy, słuchajcie, porównać z cenami mocno podniesionymi, tylko wiadomo, będzie konsekwencją taką, że... Taką będzie konsekwencją, widzowie, że będą chyba wszyscy klienci niezadowoleni. Ale wiecie co, zrobimy coś takiego. Ja nagram następny odcinek, zrobię sobie kopię pliku w razie W tego do zmiany cen i tam ustawię już w tym modzie do zmiany cen, żeby konkretnie te ceny były
wyższe o dolara, o euro, ja tu mówię złotówkę, tak? W każdym razie o jedną walutę, tak? O jedno oczko, nie o jeden grosz, nie o 10 groszy, tylko wszystko złotówkę droższe. Niektóre produkty ręcznie ustawię bardziej droższe. Na przykład Whiskacza. I to będzie sklep dla VIP-ów, taki wiecie, prestiżowy. Może na tą okazję tego odcinka zmieniłbym nazwę tego sklepu na You Can VIP? Nie wiem, albo VIP You Can'a? O właśnie, może zamiast Stonka You Can'a to zrobimy VIP You Can'a, widzowie. No już nam się kończy dniówka powoli, ciemno się zaczyna robić i zobaczymy, czy ten obrót w tym momencie też będzie taki spory. Ten się tam do kosza modli, no to już norma. Ile tych kobiet, kurde, poklonowanych? Dzień dobry pani, witam panią serdecznie. Oj, co to pani tak tutaj ode mnie chciała? Jak mi pani w oczy głęboko patrzy, no wie pani co, no tak... Nie chciałbym pani obrażać, ale... Znaczy pani ładna, ale... Mi się nie podobają kobiety w krótkich włosach. Ja wolę, jak kobieta ma troszkę dłuższe włosy. Nie mówię, niektórym kobietom to pasuje, proszę panią, ale... Mi się to tak średnio podoba, ale... No ta pani z tatuażem też mi się nie podoba, bo się jej tatuaż nie podoba. W tym miejscu i kojarzący się jednoznacznie z panią stojącą przy drodze. Ale dobra, jestem chami prostak. Witam pana, fajny sweterek. No, już poszedł. A pan jaki przypakowany, no wie pan co, w tym wieku... Jak ja będę, to też chciałbym mieć takie barki, takie plecy, wie pan, musi pan mocno ćwiczyć, może pan jakimś kajakarzem był, jak był pan młody. O, przyszedł pan atomowy i narzeka. Zobaczcie, przyszedł i narzeka, że jest kolejka za długa, czyli kolejka już jest przed sklepem i już narzekają, że jest za długa kolejka. No to może dzisiaj, widzowie, może dzisiaj ta liczba klientów będzie większa. W sensie, większa liczba klientów, większy obrót, no bo zrobiłem naprawdę na niektóre produkty mega promocje. Przy czym, czy one się wyprzedały? No przecież ketchup był tak wyprzedany. Nie wiem, powiem wam szczerze, żeby pieprze czy coś się wyprzedało, to aż tak bym nie powiedział, żeby to się wyprzedało. Spróbujemy, słuchajcie, zrobić właśnie takie machnią, że no oczywiście teraz nie kończymy dnia. Ja wam oczywiście tradycyjnie to już przewinę. Żeby oni wszyscy wyszli. Może w międzyczasie sprawdzimy, czy się coś sprzedało, ale raczej jak widzicie, widzowie, nie, także niestety. Więc wcale te promocje, no akurat na te produkty nie było promocji. Natomiast żeby jakoś tam się, nie wiem, zobaczcie, żeby się ten pieprz jakoś tutaj wyprzedał specjalnie, to nie. Bo zobaczcie, nawet nie mogę do magazynu go dodać. Czyli no to tak jakby, no, szału nie ma, tyłka nie urywa, nie? Moi drodzy, szału nie ma, tyłka nie urywa. Także to nie jest to. No ale przy okazji mam nadzieję, że już się tych kartonów pozbędziemy. Po to robię wyprzedaż. Ale jak już zrobimy sklep dla VIP-ów, to nie ma opcji, słuchajcie, żadnych wyprzedaży nie będzie. Zobaczmy, ketchup był w mega promocji, no i zobaczcie, nie wyprzedał się. Także myślę, że to roboty nie robi. A zobaczmy gorzałkę, bo gorzałka była w mega... Widzicie, tak samo nie. Tak samo nie, także to nie robi różnicy. Dobra, przewinę wam to szybko i spróbujemy za chwilę... Tylko niech się pokaże oczywiście podsumowanie i spróbujemy odpalić jeszcze jeden dzień, robiąc promocję, ale już bez moda More Customers, bo tu będę miał idealne porównanie, bo jeszcze dziś nagrywałem do was też jeden odcinek wcześniej, więc mam idealne porównanie, ilu było mniej więcej klientów i wiem, że było ich gdzieś w granicach tam chyba 80, coś takiego, do 90, no i wiem, że te obroty były między właśnie 6 a 7 tysięcy, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli ja zrobię promocję. No, postaram się zrobić promocję na większą liczbę produktów. No, oni narzekają na razie na kolejkę, no ale wiadomo, mamy moda More Customers, to no to i narzekają, moi drodzy, z tym nic nie zrobimy. Trudno, życie. Jak to mówię, życie jak w Madrycie. Ale zobaczymy. 100 tysięcy, widzicie, mamy przebite. Ja się zastanawiam, czy nie myśleć o tej rozbudowie, chociaż zbliżamy się do 81 levelu. Jak mam być szczery, w pierwszej kolejności kupię na 81 levelu znowu kolejne licencje. Jakoś zaplanuję to, żeby upchać tak, jak mamy te puste półki, bo mamy masę, słuchajcie, pustych półek. No a jeszcze jeden odcinek nas czeka ze sklepu VIP. No chyba, że tam tyle minusów na łapie, że wiecie... Jest ryzyko, że nałapię tyle minusów za te zbyt wysokie ceny, że mi to po prostu te levelowanie się cofnie. No oby nie, moi drodzy, oby nie. Tylko trzeba trzymać kciuki, żeby tak się nie stało.
Dobra, ja wam to przesunę, bo jak widzicie, jeszcze jest ta sprzedaż, a chciałbym, żebyście widzieli, jak ci klienci tutaj latają z tej kasy tutaj. O, jaka fajna pani, jaka umięśniona fitnesska jakaś, mistrzyni fitness. No proszę, proszę. Jakaś to, nie wiem, czy wczoraj za nią nie szliśmy. Nie, wczoraj za inną szliśmy. Dobra, już nie prześladujmy tych biednych pań, niech sobie spokojnie, słuchajcie, kupują. Zobaczcie, 184 klientów, czyli to żadna rewelacja w poprzednim, w porównaniu do poprzedniego, no tu jest ok, bo jest 14 tysięcy obrotu, ale nadal to jest dwa razy więcej niż poprzednio. Ale zrobimy jeszcze jedną dniówkę, tylko ja muszę oczywiście wyjść na chwilę z Supermarket Simulatora, usunąć tego moda i zobaczymy, jak przeleci ta dniówka z promocjami, moi drodzy, ale już bez moda More Customers. Także za chwileczkę zaczynamy. No dobra, drogi widzu, nadszedł kolejny dzień. Kolejny dzień, już nie mam tego moda, więc zobaczymy, czy jak zrobię teraz naprawdę więcej promocji. Nie wiem jeszcze na co, tak sobie po prostu przelecę po regałach i na przykład. Mówię, ten mod ma swoje plusy, widzowie. Ten mod ma swoje ewidentne plusy, że jeśli nawet ja tutaj nagrzebię coś z cenami i tak jak widzicie ustawiam poniżej, można powiedzieć, cen zakupu, no to i tak... O, będzie tanie wino. No to i tak, moi drodzy, ten mod nam daje jakiś tam... za chwilę update tego, czyli na następny dzień i tak zmienia. No nie wiem, wino tanie, to niech będzie tutaj piwko. Nie wiem, czy to już nie za tanio będzie, no złoty... A dobra, niech będzie po złotówkę, w sensie po euro, wiadomo. Tutaj damy podwójkę. Także teraz dam więcej produktów w promocji, widzowie. To bym dał po 3, żeby już tak nie przesadzić. Damy kolę na przykład, widzowie, w promocji. Tak, niby, o, tutaj po 1 damy kolę. To w ogóle jakaś cena, nie wiem, co to za kola będzie. Tą damy po też 1. Sprite'a też po 1. Czyli widzicie, niby zysk będzie, ale po prostu... Chociaż naprawdę na niektórych produktach ten zysk jest ogromny, widzowie. Tak patrząc, no jeżeli kupujemy coś za 50 groszy, a... Znaczy mówię zawsze w polskiej walucie, nie? Kupujemy coś za 50 groszy, a sprzedajemy, słuchajcie, to za 3 złote, no to ta marża jest więcej niż 100%. To jest przebitka bardzo ładna. A ja zawsze uważałem, że marża powinna być minimum 50%. I zawsze ją, słuchajcie, liczyłem w taki sposób, że jeśli sprzedajemy produkt po 10 zł, a kupujemy go po 5, no to oznacza, że mamy tej marży połowę, czyli 50%. Zawsze od góry liczyłem, bo wiele osób niestety myli, to w ogóle takiego protipa wam powiem, a mam prawo o tym powiedzieć, bo mam troszkę doświadczenia w tym temacie. Wiele osób, moi drodzy, myli pojęcie marży z narzutem. Są dwa różne pojęcia i nie będę wam tutaj teraz, wiecie, robił jakichś morałów, co to jest marża, co to jest narzut, czy wykładów, nie. Ale chodzi tylko o jedną rzecz, że zawsze pamiętajcie marżę, czyli zysk, żeby był miarodajny, trzeba go liczyć od góry. Mnożąc razy procent po prostu, jeżeli wyjdzie ta kwota, po której kupujemy, to znaczy, że taka to marża jest. Można to oczywiście jeszcze proporcjami wyliczyć, ale tak jak mówię, my tu nie będziemy się, moi drodzy, zajmowali w tym odcinku tłumaczeniem, czym jest marża, czym jest narzut, natomiast chciałem na to zwrócić uwagę, że wiele osób to myli. No dobrze, to może słuchajcie, to może te lody też przecenimy. Ja chcę zrobić naprawdę dużo tutaj produktów przecenionych. Jak widzicie, wiele z nich będzie poniżej ceny nawet zakupu. Jestem ciekaw, co się stanie. No dobra, sraj taśmę może też zróbmy wyjątkowo. Ale nie poniżej ceny zakupu. Ale przeceńmy po prostu i zobaczymy, co się stanie. Czy naprawdę
Tak wiecie, tak ostrożnie. O, tu może jakieś rzeczy z chemii. Co by tu można z chemii przecenić? Nie wiem, tych mydełek chyba było dużo. A dobra, nie, bo tam potem, kurde, się wymiotę za bardzo z towaru i będzie problem. Ale mamy zrobić test, widzowie, więc jakoś coś muszę jeszcze poprzeceniać. Może czekoladę znowuż? A dajmy czekoladę, nie wiem, jakaś słabe mleko przyjechało, czy słabe kakao słabej jakości, więc czekolada jakoś bardzo tania. Co tu jeszcze, widzowie, można by przecenić? Jakieś napoje były? No właśnie, 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 właśnie. Może coś z lodówki, słuchajcie, byśmy przecenili. Serów bym raczej nie tykał. Tu znowu kartony. A te mięsa mieliśmy, to wiecie co? Skoro tych mięs mamy tak dużo, widzowie. Zróbmy na jednym naprawdę sztos. Niech jeden produkt będzie sztos. I ciekawe, czy go wymiecie. Po prostu przyjmijmy, że się termin ważności kończy, więc zamiast wyrzucać, lepiej będzie oczywiście, widzowie, sprzedać. A co mnie tu pizzę, gościu, wywaliłeś? No patrzcie, jakie to są, wiecie co? Jakie to są gagatki z tych pracowników. Czy coś jeszcze możemy przecenić? A może przecena na książki, widzowie? Zobaczmy, niech... O, tu jest ładna marża na książkach, chociaż wiecie, że realnie to tak nie wygląda, bo realnie zarobek na książkach jest bardzo mały. Ale tutaj praktycznie zarobek jest bardzo duży. Ja mogę sobie, jak widzicie, grzebać z tymi cenami, ponieważ sytuacja jest o tyle fajna, że za chwilę nam się to samo naprawi na następny dzień i ja wolę to w ten sposób robić i to bym wam raczej polecał. Czasem lepiej tą chwilę czasu spędzić, pobawić się, jak chcecie zrobić wyprzedaż. To lepiej proponowałbym tak się pobawić, moi drodzy, niż nagrzebać i potem, żeby był problem. Dobrze, czy coś nam jeszcze przed sklepem zalegało? Dużo jogurtów ogólnie mamy, więc może jogurciki za złotóweczkę. Znaczy wiem, że to tak dziwnie brzmi, ja tu mówię złotóweczka, a tutaj za chwilę wam znaczek Euraska wyskakuje. Natomiast ja cały czas czekam oczywiście, aż ta złotóweczka będzie, nie? Także, żeby było jasne, widzowie, cały czas czekam, aż będzie po te... ta waluta z złoty, no na razie nie mamy złotych, więc tak sobie radzimy. No nie wiem, może jakiś sok przecenimy, który tu jest tańszy. Pomarańczowy, taki tani. No to po złotóweczkę sok. No to, słuchajcie, jest w ogóle nierealne. Jakbyśmy tak mieli przeliczać to właśnie na złotówki, nie? Co ja teraz ustawiam, to w ogóle, słuchajcie, nierealne. No dobra, piweczka były w promocyjce. Tak teraz po czesku trochę mówię, nie? Tak jak jasenie to perek. Troszkę, słuchajcie, mi się czeski załączył i w promocyjce są. Ciasteczka są w promocyjce. Piweczka też są w promocyjce, a kurczaczków nie ma w promocyjce. Wodeczka nie jest w promocyjce, ale pieprzyk jest w promocyjce. Dobra, będziemy, słuchajcie, jak robimy promocyjkę, to zrobimy... czeską promocyjkę, widzowie. Także jak robimy czeską promocyjkę, to już nie wiem, coś jeszcze bym tu może po... A sru! Niech będzie makaron po złotóweczkę. Inny niech będzie też po złotóweczkę. Będziemy stratni groszeczkę, troszeczkę. Tak, jak żeby mamy rymować, to... Będzie po złotóweczkę, będziemy stratni troszeczkę. Zobaczcie, wszędzie troszeczkę będziemy stratni. Tylko ciekawe, czy to da się tak zrobić, żebyśmy byli na minusie. No nie, bo to nie liczy marży niestety. Wiecie, tu jest akurat błąd mechaniki gry i to mi się akurat nie podoba. I to wam powiem szczerze, że jak macie to podsumowanie dnia, tak, to macie podsumowanie... O, Morawiecki przyszedł na promocyjkę do sklepu. Albo to nie był on, nie wiem, podobny jakiś. Bo tu chodzi taki jeden Morawiecki, Mateusz. Zawsze mówiłem, Mateusz Wajchę, Przełóż. Ale słuchajcie, tak serio, to tutaj jest to źle troszkę zrobione, bo wam pokazuje zysk na podstawie, ile wykupiliście towaru i za ile wysprzedaliście. To jest złe. Przecież wiadomo, że jeśli sprzedaliście towar, to sprzedaliście go, oni też musieliście wcześniej go kupić. I na tej zasadzie to powinno pokazywać, że wiecie, z zysku waszego, jest to troszkę źle po prostu księgowo tutaj rozliczone, ale wiecie co? Powiem wam tak, no nie mamy moda More Customers, więc oczywiście, że tyle ludzi nam do sklepiczku nie idziczku. Tylu ludzi nam do sklepiczku nie idzie. Ale kolejeczka może się jakaś ustawi. Teraz przyszedł Mateusz. Nie, to nie, też nie jest Mateusz. Zaraz znajdziemy Mateusza. Na pewno się przyczłapie, bo Mateusz, jak usłyszał, że jest promocja, to
Przyszedł Wajchę przełożyć, słuchajcie. Swoją drogą Matiego Kostka pozdrawiam. Mati, pozdrawiam cię serdecznie, stały widz. W tym tygodniu król moich live'ów, także pozdrawiam cię serdecznie, Mati. Królu plaży. Nabijam się oczywiście z innego Mateusza, no ale wiecie, z jakiego. Pana Pinokio. Ja tam polityki nie lubię, ale jak się można ponabijać, to się ponabija. Tam poszedł Gaugan chyba. Nie chce do mnie przyjść do sklepu, bo słyszał, że... Patrzymy, czy są kolejki do stonki Yukena. Bo jeszcze znowu jego ochroniarz przyjdzie, tak jak... O, idzie jego ochroniarz właśnie. Widzicie? Idzie na bujance jego ochroniarz. Tak to wygląda właśnie na tym etapie, na tym levelu, słuchajcie, bez moda. No i słuchajcie, moi drodzy, my się zbliżamy już do 81 levelu, więc te licencje będziemy kupowali, ale nie wiem, czy od razu w następnym odcinku. Bo jeszcze chciałem zrobić sklep dla VIP-ów i taki mam plan na następny odcinek, a później dopiero bym... Później dopiero, słuchajcie, bym zrobił tą rozbudowę. A czy mamy miejsce, widzowie? No to zobaczcie. Teoretycznie. Zobaczcie, ile my tu mamy półek. Ja oczywiście nie chcę tego przestawiać w żaden sposób, ale masa wolnych półek jeszcze tam jest cały jeden rząd. Z tego, co widziałem, to książki, to tak jak już sobie zaplanowałem, moi drodzy, to po prostu naprzeciwko też będą książki, ale nie wiem, co zrobię z karmą dla kota, dla psa. No nie wiem. Jeszcze nie wiem. No w najgorszym wypadku naprzeciwko mąki będzie. Albo tam w kącie oleje się przesunie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. I coś tu z chemii. Ale wiecie, te regały też są o tyle wdzięczne, te... Nie mam ich pięciopółkowych, ale też są, słuchajcie, te narożnikowe pięciopółkowe, nie? I ja się wam powiem szczerze, że zastanawiam, czy nie zrobić tak, że właśnie papier toaletowy powinien być wtedy na tych piątkach, na czwórkach. Mówię o ilości półek na regałach. A tu z brzegu byśmy postawili jakieś kosmetyki. W ogóle jakoś to przemyślę. Albo tu książki, no... Wiecie, to wszystko jest do przemyślenia, widzowie, to wszystko jest do przemyślenia, to zawsze naprzeciwko książek mogą być zawsze papiery toaletowe. To jakby i to z papieru, i to z papieru, także i to pachnie. Chociaż zapach książki to dla mnie jest no petarda, jak wiecie, papier toaletowy tak ładnie nie pachnie jak książka. Widzicie, coś tam się sprzedaje, moi drodzy, bo... Ale zobaczmy, czy pieprz? O, jednak pieprz nie, czyli widzicie, ta promocja na pieprz, no tak nie do końca. Pieprzona promocja, kurczę. Kolejki w sklepie są, ale żeby do sklepu były kolejki, to już tak bym nie powiedział, nie? To już tak widzicie, w jedną, w drugą. Już nie ma tego szału, już tyłka nie urywa. No ale ważny jest obrót, jaki będziemy mieli na koniec. I to mnie chyba najbardziej w tym wszystkim tak naprawdę interesuje, bo obrót to jest to, co jest najważniejsze. W ogóle słuchajcie, tak tu z wami gadu, a tu się może okazać, że prawdziwy stan, to zobaczymy. Co to ktoś tu zgubił? Frytki ktoś zgubił. Zobaczcie, tu widzicie w tym momencie prawdziwe ubytki. Po dwóch dniówkach. Było wszystko kartonami zatowarowane, moi drodzy, po sam pól korek. Wiadomo, że nie w każdym kartonie było zawsze do pełna, bo oni tak dziwnie czasem w ogóle... Zobaczcie, na przykładzie tych ziemniaków, to mnie często denerwuje. Tutaj został jeden ziemniak, tu zostały dwa ziemniaki, zamiast po prostu tutaj też dwa. I zobaczcie, brakuje mi na przykład takiej funkcji w tym momencie, że skoro tu wchodzą cztery do kartona i tu wchodzą cztery, no to mielibyśmy jedno miejsce wolne, można by to przełożyć. I według mnie to jest jakby zupełnie irracjonalne w Supermarket Simulatorze, że ty nie możesz jakby towarów przekładać ręcznie z kartona do kartona. Według mnie powinna być taka funkcja. Ja nie powinienem potrzebować do tego jakby półki, nie? Bo zobaczcie, czy tu mogę podać jakiś przykład? No mogę przykład identyczny, zobaczcie, tu jest 3, tu jest 3. A wchodzi 6 do kartona, no to bym wyciągnął karton, przełożył i zobaczcie, jedno miejsce byśmy mieli więcej. I w ten sposób niestety na magazynie często miejsce tracimy. Zobaczmy do góry, moi drodzy, no i też widzicie, świeci pustkami. Znaczy świeci pustkami, no jest on, tutaj akurat nic nie było, nie? Jakby co, tutaj jest regał jeszcze zostawiony na jakieś nowości. Chociaż też mi tematycznie nie będzie pasowało. Tu też półkę na coś zostawiłem, ale to już tam się zobaczy. No ale widać, nie? I widać między... Bo wszystkie naprawdę wszędzie kartony były na full. Czy tak jak tutaj kawy, no to już dwa kartony, słuchajcie, opróżnili. Dobrze, moi drodzy, to zobaczmy. O, karmę gościu niesie. Zobaczmy do tego naszego sklepu. O, się zaklinowaliśmy. Widzicie, to jest jeszcze ten mod... Wiem, że się z tym powtarzam, ale tu niestety mod blokuje to przejście. Muszą to naprawić, chłopaki.
co stworzyli ten magazyn. Chociaż magazyn jest kapitalny i jak dla mnie, no, naprawdę, słuchajcie, jest rewelacja. Dobra. Słuchajcie, 111 tysięcy na koncie. Jeszcze, no, zbieram kasę na licencję, ale o to się nie martwię, bo na licencję to nam starczy. Bardziej się zastanawiam z tą rozbudową, na ile ona jest nam potrzebna, chociażby wiele pomogła, nie? Gdybyśmy, słuchajcie, mogli ten sklep rozbudować, na pewno by to wiele, wiele zmieniło, bo nie byłoby tak, tak po prostu bardziej, no nie bylibyśmy tacy ściśnięci. My na początku musieliśmy to miejsce oszczędzać, teraz tak nie musimy. Dobra, to niech już to przeleci, zobaczymy, ile wyjdzie. No i zobaczcie, moi drodzy, zobaczcie, wyszedł ostatni klient, więc zobaczymy, jak dzień, zobaczcie, jak rockstackerzy, nasi magazynierzy zasuwają, czterech ich pracuje, zatrudniałem w poprzednim odcinku, także cała czwórka już pracuje, pocie czoła, a my zobaczmy, moi drodzy, jak wyszedł ten dzień i to będzie już o 97 klientów, czyli jak widzicie, mod, który używaliśmy, nie do końca daje te efekty takie super, tutaj mamy 6100 dzisiaj tylko przychodu, czyli... No tak, no bo wiecie, to też musimy spojrzeć w ten sposób, nie? Że mamy 6100, bo zobaczcie, jak my obniżyliśmy ceny. Więc tylko i wyłącznie wyznacznikiem, moi drodzy, tego byłoby nic innego, jak sprawdzenie w komputerze stanów magazynowych. Stanów magazynowych i tu byśmy dopiero widzieli po ilości towaru. No dlaczego tak? No bo trudno, żebyśmy zrobili większy obrót, jak mniej ludzie płacą za wiele produktów. Ale zobaczymy, jak to się przełoży, to będzie już bardziej namacalne. Co zrobimy, widzowie, w następnym odcinku, czyli zrobimy sklep dla VIP-ów. I ja w tym momencie pobawię się tym modem, którym sprawię, żeby każdy produkt był droższy od ceny rynkowej o dokładnie euraska. Ja tu mówię o złotówkę, także zobaczymy. I jeszcze w kolejnym odcinku już będziemy mogli, moi drodzy, się wziąć za te licencje. Zobaczcie, kasy myślę, że nam starczy, no bo 120 tysięcy na wszystkie byśmy potrzebowali, no to akurat jeszcze... jedną dniówkę zrobimy i tyle będziemy mieli. Także przepiękna sprawa, wszystkie cztery licencje i zobaczymy, gdzie to wszystko poustawiamy. Także to już będzie naprawdę konkretny odcinek. Więc to tyle w tym odcinku. W następnym robimy sklep dla VIP-ów. A ja tobie, drogi widzu, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Fajnie, że jesteś ze mną. Uśmiechnij się. No i gorąca prośba do ciebie. Zostaw proszę łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A jeśli jeszcze... nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo cię proszę, pomóż mi dobić te 10 tysięcy subów jak najszybciej. Także trzymaj się, cześć!